Rokosz odżył, postanowiliśmy go reaktywować. No, on już 2 lata temu, ale niestety przez pewne powikłania z poprzednim klubem dopiero teraz udało się go jakby doprowadzić do tego, że ruszył pełną parą. Dzisiaj mamy pierwszy ćwierćfinał, gra 5 kapel, przejdzie do półfinału z dzisiejszego wieczoru 2 kapele. Prosekutor powstał w Bytomiu, no i nadal istnieje w Bytomiu od 89 roku. No 88 właściwie początki zaczynały się. 1900, no. Oprócz mnie. Jesteśmy dinozaurami, tu kolega jest nowy, jedynie basista. Staram się zostać w tych klimatach, w których zespół Prosekutor powstawał i w latach właśnie 80-tych, 90-tych, czyli taki stary, dobry thrash metal. W 80-tych latach no było lepiej, bo były duże koncerty, duże sceny, tak jak tu przeważnie się grało takie koncerty. Teraz się gra po małych knajpkach, no. Aczkolwiek jest znów kameralnie i też jest kontakt z publiką. Nieźle, nie ma co narzekać. Taki przegląd no, jest chęcią zagrania, pokazania się ludziom i pokazania szerszej publiczności to, co robiliśmy kiedyś i co chcemy kontynuować dalej. I wciągnąć ludzi, młodzież, wyciągnąć z Facebooka, z internetu, żeby troszeczkę posłuchali muzyki, na żywej muzyki. To, co się dzieje, ten pot wylany na scenie, to trzeba poczuć. Przede wszystkim te stare, klasyczne numery z pierwszej kasety. Jeden numer się pojawił z naszego nowego singla, który jest do nabycia. Można napisać na maila, albo po prostu teraz, jak tu jesteśmy w Bielsku, można zawsze poprosić, nie ma problemu. Kiedyś to był w ogóle jednodniowy festiwal tak naprawdę. W ciągu jednego dnia grały wszystkie kapele, wyłaniano zwycięzcę. Zmieniliśmy tą formułę totalnie. W tej chwili odbywa się to na zasadzie turnieju sportowego mniej więcej. Czyli są najpierw eliminacje, potem są ćwierćfinały, półfinały. W finale gra 6 kapel, z tego wyłaniamy zwycięzcę. Cześć, jesteśmy Deveril. Przyjechaliśmy tutaj z Piekar Śląskich. Ogólnie jesteśmy z Bieraniną, jak to kolega o tym mówi, z różnych miast, ale Piekary są naszym głównym. Każdy z nas lubi co innego, jeden jakiś skandynawski metal. Nas tu trzech akurat takie bardziej klimaty korowe, kolega muzykę trashową. Staramy się to połączyć w jedno i tak jak widać, no, stylowo się różnimy, jeden wygląda tak, drugi tak. Jeden lubi zeskoczyć ze sceny i machać głową, a drugi woli stać w miejscu i po prostu dobrze wyglądać. Teksty są praktycznie o wszystkim, jeśli możemy powiedzieć. Mamy teksty o wojnie, mamy teksty o ludziach, jakim są. Mamy też jedną baladę, która może się spodobać ludziom, którzy niekoniecznie lubią taką mocną muzykę. Mamy każdą piosenkę praktycznie możemy podpisać pod inny styl muzyczny i tak naprawdę to nas charakteryzuje. Gramy razem od powiedzmy roku, koncertujemy od połowy. Ale
Myślę, że jeśli to nam w duszy gra, to dlaczego mielibyśmy grać zupełnie coś innego, tak? Są zespoły, które grały już x lat temu, a teraz się na przykład reaktywują, tak jak band przed nami. Co można powiedzieć? Mam nadzieję, że my nie będziemy musieli się reaktywować, tylko będziemy grali dalej, a to, że oni się przykładowo reaktywowali, oznacza to, że po prostu ten styl oni chcą grać, ten styl chcą grać młodzi ludzie i to jest dobre, że różne pokolenia mogą się spotkać na jednej scenie i razem, że tak powiem, uczestniczyć w tym. Kryteria, no na pewno warsztat, na pewno pod kątem muzycznym, pod kątem precyzji, pod kątem brzmienia, na tyle, na ile tutaj warunki oczywiście pozwalają. Czy poziom jest zaskakująco wysoki? Bardzo sporo było kapel, które prezentowały wysoki poziom muzyczny i mają obycie sceniczne, to widać. Kwoli, czasem chwali moje serce. Kwoli, czasem chwali z tej rozterce. Teraz oglądacie fragmenty naszego klipu, który Stasiu zrobił tymi rękami. Jako taka niespodziankę dla nas właściwie, bo nie wiedzieliśmy, że to się dzieje. Teraz kiedy o mnie myślisz, zapominam o wszystkim. Szeroko pojęty metal z elementami progresji, z elementami rocka również, z elementami growlu, z elementami śpiewu. Cała ta nasza działalność kształtuje się mniej więcej od 2006 roku. No i trochę ewoluowała nasza muzyka od początku tego, co zaczęliśmy, do momentu jakby efektu finalnego, którym jest płyta 1.5, która za niedługo się pojawi. Zahacza o elementy progresywnego grania, w sensie nie zamykamy się na jakiś określony gatunek, czyli jeżeli mamy ochotę w danym momencie zagrać jakiś element jazzowy, to po prostu go gramy. Często na próbach improwizujemy i z tego wynikają różne dziwne rzeczy, czasami śmieszne. Najfajniejsze koncerty to chyba cykl Pewel Forever, który odbywa się w Pewli Wielkiej. Jest to super festiwal na świeżym powietrzu. Przeważnie leje, jest błota po kolana. Wszyscy są mokrzy i naprawdę jest super, także polecam każdemu. Taki mały beskidzki Woodstock. Tak, to taki mały Woodstock, dokładnie. Jak widać, my nie jesteśmy nastolatkami już, trochę... Sorry Tomasz, ty jesteś. Trochę przeżyliśmy, trochę kapel ograliśmy i trochę też nasze gusta muzyczne się ukształtowały w taki, a nie inny sposób. Mementoria jest jakby taką średnią tego wszystkiego. Finał Rokosza odbędzie się 20 kwietnia.
Zwycięzcy dostają nagrody pieniężne, możliwość nakręcenia teledysku, godziny nagrań w studio i mamy dodatkową nagrodę, bo dołączyli do nas studenci. Wybieramy Rokosza, wybieramy jeden bądź dwa zespoły, które zagrają na Juwenaliach pod Beskidzia w maju. Chcemy, aby to były zespoły typowo lokalne, wspieramy lokalną kulturę. I zespołem Hooligans, przyjechaliśmy z Chybia. Gdzieś tam stylistyką to jest taki powrót do połowy końca lat 90. Jakieś korzenie hardcore'u z elementami rapu. Skład złożyliśmy obecnego zespołu z praktycznie można powiedzieć czterech zespołów. Od podstawówki, jak Illusion zaczęło grać, Drinkersi, Biohazard z tych zagranicznych, to było to, czego słuchaliśmy chyba wszyscy, jak byliśmy po prostu piękni młodzi. Piękni młodzi, teraz jesteśmy już tylko piękni. Wróciliśmy do brzmienia lat 90. i też stąd nasze brzmienie, muzyka i teksty. Zapraszamy do klubu Miasto, wesprzyjcie lokalną scenę muzyki rockowej, przychodźcie na koncerty, kibicujcie swoim zespołom, zapraszamy do klubu Miasto.